tutaj krajkę. Jest to jeden z prostych wzorów, ale niekoniecznie łatwych do wykonania dla osoby początkującej, ze względu na to, że co 4 obroty tabliczek musimy obrócić wybrane tabliczki w bok. Jak robimy takie krajki? Zaplatamy sobie według szablonu otwory A, B, C, D. Wszystkie tabliczki są ustawiane na początku dokładnie w ten sam sposób. W zależności od tego, czy w szablonie jest opisane przeplecenie typu S czy typu Z, przeplatamy sobie te nitki od strony lewej do prawej. Jeżeli jest to szablon typu S, lub od strony prawej do strony lewej dla szablonu typu Z. To przypomina literkę Z. To przypomina literkę S. Po ustawieniu wszystkich tabliczek w jednakowy sposób tworzy nam się trójkątna przestrzeń, przez którą możemy przepleść wątek. I ten wątek sobie przeplatamy za każdym jednym razem po kolei. Dla tego konkretnego wzoru lecimy, obracając tabliczki, zawsze w jedną stronę. W opisie jest do przodu, co oznacza, że patrząc z jednej strony, z tej strony, którą ja tu mam oznaczoną jako lewą, tabliczki zawsze będziemy obracać w taką stronę. Jest to opisane do przodu, tak jakby te tabliczki toczą się po nitkach w drugą stronę. Po każdym obróceniu dobijam sobie nitki do tego, co już jest utkane. Sprawdzam, czy tu wszystko jest dobrze ułożone. Jeżeli widać wątek, troszkę go wyciągam bardziej. I przeplatam. Raz z lewej na prawo. Obracam tabliczki. Ubijam sobie nitki. Raz z prawej na lewo. I znów obracam tabliczki. Jako że niektóre nitki są nieco bardziej włochate i się łączą, to trzeba czasami uważniej porozdzielać. Jak obrócę 4 razy, co za chwilę nastąpi, będę musiał obrócić tabliczki inaczej niż zwykle. Jak widać, mam w pozycji prawie wyjściowej, ale po obróceniu w stronę wyjściową, na pozycję taką, w jakiej zaczynałem, tabliczki numer 3, 4, 5 oraz 8 9 i 10 obracam nie jak zwykle dookoła, ale obracam w drugą stronę. Tak jak w tej chwili widać, tabliczka wygląda tak, jakby była zapleciona w stylu Z, z prawej na lewo. Po obróceniu jest zapleciona w odwrotną stronę, z lewej na prawo, co pozwoli zachować ciągłość tego atrakcyjnego wzoru. Co wpływa na szerokość krajki? Na szerokość krajki wpływają przede wszystkim właściwości nici, z której jest zrobiona. Im bardziej jest elastyczna, im bardziej jest cienka, tym węższa jest ta krajka. Ale jeżeli będziemy pleść tymi tabliczkami blisko, będzie ta odległość i szerokość krajki szersza niż jak będziemy pleść w większej odległości. Tak więc ustawienie tabliczek w momencie przeplatania też ma pewne znaczenie. Tu nie wiem, czy to będzie widać dobrze na wideo. W tym miejscu krajka jest szersza niż w tym miejscu. Jest to może milimetr, może dwa,
ale jest to widoczne. Tak samo szerokość tego wzoru w tym miejscu, czy w tym miejscu, jest zależna od tego, jak dobrze będę dobijać poprzedni ściek. Należy też pamiętać, żeby zawsze mieć te wszystkie nitki, które tu mamy, dobrze naciągnięte. Można to zrobić chwytając poszczególne te nitki, je odciągając do tyłu, zarówno w dolnej, jak i w górnej części.